głównym postulatem jest całkowitego zamknięcia granic, żeby z Ukrainy zboże nie szło do nas. Nic nie zostało zrobione, zboże dalej idzie do Niemiec, z Niemiec do Polski, a my dalej sprzedajemy za parę groszy. Oszukano nas na nawozie, który ja płaciłem mącznik 6 tysięcy za tonę, teraz on kosztuje 2,5 tysiąca. I gdzie ja mam tych pieniędzy szukać? Mówili, że będzie ropa 10 zł, kosztuje 6. Kupiłem po 8, 5 tysięcy liter. A teraz jest po 6 zł i do kogo mam iść po dopłatę? Nie chcę pieniędzy od państwa, niech robią jak się należy i niech będą ceny normalne, a nie robią nas bambuko. Najpierw jest ropa 8, potem 6, znowu 5, znowu 10. I niech pan powie, jak my mamy przewidzieć, żeby nam się to opłaciło. Cały czas mówili, na stacjach zmieniali, nawet na tych tablicach na więcej cyfer, żeby było. Myśmy nakupili, akcyza miała iść do góry, miała ropa zdrożeć. Akcyza poszła, ropa staniała. I jak my mamy, wie pan, to robić? Zboże kosztowało 150, minister wyszedł i mówi, nie sprzedajcie, rolnicy, będzie po 200 zł. My wszyscy trzymamy. Teraz po 750 zł i dalej trzymamy, bo teraz no jak to sprzedać? Jak nawóz był kupywany po 5 tysięcy, a zboże sprzedać za 70? 6 ton średnio z hektara. Po 70 zł ma pan 4200 zł. Do tego trzeba liczyć nawóz 2000. Robota, kombajn, zapłacić godzina kombajnu 700 zł. Żeby hektar wymucił i my w tym momencie 2000 dokładamy do hektara i tego nikt nie widzi.